Thank you.
Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować się będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu. Pokornie Mu dziękuję za wielką i niepojętą miłość ku urodzajowi ludzkiemu. I raczył zesłać Syna swego, aby za nas cierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również w uczcie świętszej Panie i Panny, Matki Bolesnej oraz po uczceniu świętych Pańskich, którzy wyróżniali się na bożeństwie w Męce Chrystusowej. W drugiej części rozmyślania Męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia, aż do okrutnego cierpień ukoronowania. Te zaś rany z niewagi i zależności tego Chrystusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc o pomyślność dla ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, o oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych,
podzielili między siebie jego szatę. To właśnie to wierze, które zabroniło wykonanie wyroku śmierci na Jezusie, stali się tymi bezpośrednimi sprawcami jego śmierci. Ale oprócz tego, co zrobić musieli z polecenia swoich przełożonych, wykonywali także i czynności, które nie były przewidziane regulaminem wojskowym. Do takich należało m.in. w czasie egzekucji oczekiwanie na śmierć skazańca, gra w kości. Do kogo ma należeć ubranie skazańca? Podzielili między siebie moje szaty, a losy rzucili o moją suknię. Tak zapisał ewangelista, mówiąc o żołnierzach, którzy dokonywali egzekucji. Podzielili między siebie jego szaty. Warto w kontekście tego wydarzenia zastanowić się nad zgodą w rodzinach. Zgoda w rodzinach. Czym to jest? Częstokroć jest tym, czym jest zgoda w społeczeństwie. Póki jest zbieżność interesów, to jest zgoda. Póki są wspólne pieniądze, jest zgoda. Kiedy jest wspólnie spłacany kredyt, jest zgoda. Ale wystarczy rozbieżność interesów. I już tej zgody brak. Częstokroć kłótnie, spory, nienawiść, trwająca latami, wreszcie sprawy sądowe, trwają nieraz niezałatwione sprawy w następne pokolenia. Czymże jest więc ta zgoda w rodzinie? A czymże jest ich brak? Może już lepiej załatwili to żołnierze pod krzyżem Jezusa, żeby między nimi niezgody nie było i po prostu wylosowali, do kogo ma należeć strój Jezusa. Ale niezależnie od tego, jak postępowali Jezusa, postępowali żołnierze pod krzyżem Jezusa, to warto także i tutaj popatrzeć na drugich, o wiele ważniejszych bohaterów tamtego wydarzenia. Ci bohaterowie nie rozłamali między sobą ubrań Jezusa, nie rzucali kości, ale prowadzili dialog. Dialog, który jest umocnieniem na wieki, bo przecież Jezus do umierania, Jezus do swojego umiłowanego ucznia mówi: oto matka Twoja, a do matki mówi: oto syn Twój. To wydarzenie jest nazywane testamentem z krzyża. Testamentem, który wszystko porządkuje, który buduje nowe relacje między ludźmi i sprawia, że wszystko jest uporządkowane. Maryja, Matka Jezusa, staje się matką Jana, a w osobie Jana staje się matką każdego z nas. Maryja, Matka Jezusa, to zadanie spełnia. Jak mówi i historia jej ziemskiego życia, ale także i wielość różnorodnych objawień maryjnych na przestrzeni wieków. Mówią te wydarzenia bardzo wyraźnie. Maryja wzięła pod opiekę wszystkich uczniów swojego Syna. Dlatego nie musimy się martwić o swoje albo nie swoje rzeczy, że ktoś wylosuje i zabierze nam to, co posiadamy. Bo tak naprawdę wszystko należy do Pana Boga, a my jesteśmy Jego dzieci. Bo tak naprawdę wreszcie, będąc pod opieką Pana Boga,
Trwamy w nim, w historii naszego życia, także i teraz, w czasie pandemii. Choć musimy zachować zasady sanitarne ze względu bezpieczeństwa, to jednak przecież wiemy i jesteśmy przekonani, że ten testament z krzyża także i w XXI wieku jest realizowany. Oto Matka Twoja, oto Syn Twój. Te słowa ciągle powinny wybrzmieć w naszych uszach i w naszych sercach. Maryja jest naszą Matką i nami się opiekuje, a my jesteśmy jej dziećmi. Niezależnie od czasów, niezależnie od sytuacji przeżywanych, niezależnie nawet od różnorodnych dramatów, jesteśmy jej dziećmi. Trzeba nam to dzisiaj sobie na nowo uświadomić przy Jezusie Chrystusie, obecnym w Najświętszym Sakramencie. A uświadamiając sobie, trzeba prosić przez Maryję dobrego Boga, aby w tych trudnych czasach pomógł nam przetrwać to, co trudne. Dlatego teraz za chwilę zawołamy śpiewnie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I te inne wezwania, które z tą modlitwą, z tym tekstem są związane. Bo chcemy, aby na nowo, nawet w trudnych pandemicznych czasach, doświadczać opieki Matki Bożej i bliskości jej Syna. Nie dzielimy więc między sobą jego szat, kłócąc się o to, czy o tamto, ale jako dzieci, jako bracia i siostry, wyrażamy troskę o dobro wspólne i prosimy,